Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. No i kochani, powiem wam osobiście, że ostatnio to ja chyba z tym Isaaciem trochę przesadzam, naprawdę chyba trochę przesadzam, ale serio, tak dobrze i z taką chęcią nie grało mi się chyba nawet w Noite. Naprawdę, Isaac tak wciąga, że to jest głowa mała, to jest głowa mała i te wszystkie rany, mimo iż tak naprawdę są bardzo podobne, to losowość tych przedmiotów i kombinacje tych przedmiotów naprawdę skłaniają człowieka do rozgrywki. No i dobra, mamy ogólnie 7 tokenów Edena. Ostatnio wyrdzieliłem wszystko resetując rany, więc dzisiaj myślę, że zrobimy sobie na hardzie właśnie Edenka. I resetować nie będę. Spokojnie, nie będę. Co my tam mamy? Cała jedyneczka. W obecnym pokoju otrzymujesz ogień piekielny. Aldo Sulfur, okej. Okay. To jest ten active item, który mamy. No dobra. Jeżeli chodzi... i to jeszcze bad gas na tym pierwszym przeciwniku, którego zabijemy, nam wchodzi. To chyba ten przedmiot, co mieliśmy nawet kiedyś. I to taki wzięty, tak powiem, normalnie. Widzę, że mamy jedno serduszko duszy. Nazywa serduszko duszy? Nie mam pojęcia. Eternal Heart, to jest chyba to. Nie wiem, czy Eternal Heart to nie jest ten, co się nam łączy potem w serduszko to czerwone. Ojejej. Znów miałem lekką przerwę od Isaaca. No w sumie wy to oglądacie zazwyczaj... Fuck me. Zazwyczaj oglądacie odcinki, które nagrywam sobie kombując, nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, ja sobie kombuję. W ten sposób, że nagrywam na przykład, nie wiem, 5-6 ranów. Nie mam jak. No i dupa. Nie miałem jak, naprawdę. Tego było za dużo. Tego tałtajstwa było za dużo. Dobra, strzela dostanie łzami, zadaje 3 do 5 obrażeń na strzał. Nie mam wyboru, nie? Nie mam wyboru. Dobrze, że w pierwszym pokoju nie ma Devil Roomu, więc nas to nie boli. No ale straciliśmy ten kontenerek życia. To już gorzej, to już gorzej. Jedna bomba. Jedna bomba, możemy się w razie czego połaszczyć o kamienie, które być może mają serduszka. Dobra. Ten selar cholerny, no. Ten cholerny selar. Gdyby nie selar, to nie było problemu. Selar jest bardzo ciężkim poziomem. Kurde faja. Naprawdę, jeżeli chodzi o nasz tutaj... On nasz ten percept, który mamy w tej chwili. No bez jaj, no i widzicie to. No widzicie, to było po prostu chamskie. Totalnie chamskie. Pająki czasem po prostu lecą jak chcą. Już myślałem. Fierce up. Kurde, naprawdę będzie mi przykro, jeżeli my przegramy to. Ten round wcale nie jest zły. Może ten item też nie jest jakiś ambitny, ale... Kurde, nie ma żadnego kamyczka z X-em. Nic, 0, 0. O, pół serca nam zostało. To nie jest dużo, to nie jest dużo. Pół serca z bossem. Dobra. Dostał jeszcze slowa, pięknie. No klucze dostajemy, tylko i wyłącznie klucze. Dobra, dobra, dobra. Teraz trochę żałuję, że użyłem tego tak późno. Trochę teraz żałuję. Dajcie serce, no. Nawet jestem skłonny... Skłonny to serce zdobyć za pomocą bomby. No, ile tych pająków, no. Bez jajec. Już jest boss. Dobra, pół serca na bossa. Pół serca na bossa. Zanim jeszcze pójdziemy bossa robić, oczywiście spróbujemy ogarnąć sobie Secret Room. Myślałem, że może być tu. Na prawej stronie tu może być. I tu też może być. Tak? No może być, może.
Więc ryzyk fizyk. No liczę. Liczę na glicze. O Jezu, myślałem, że to już jest nie nasz. Już zdałem. Świetnie. A Fontus. Genialnie. Po prostu perfekto. No to jest lipa, straszna. Straszna lipa. No nic nie ma. Tutaj chyba też nie było w sklepie nic do kupienia. Klucz i chyba bomba. Nie. Słoik. Ale też nie było żadnych serduszek. I tak nie mam już bomby. Dobra, idziemy na bossa. Na pół serca. Wątpię, ale... No ale cóż. No pójdziemy od razu inny run zrobić. Szkoda, że tego Brimstone'a wcześniej nie użyłem. Wydryciłem sporo serduszek, które teoretycznie mogłem zaoszczędzić. O nie. Jeszcze ten dziad. No i dupa. Nienawidzę robaków. Nienawidzę. Again. Dobra, 6 minut. Basement. O tyle dobrze. Księga potwór tworzy losowego sojusznika. Zniknie po zmianie piętra. Szału nie ma, dupy nie urywa. No ale wiecie, widzę już od razu tutaj, w razie czego mamy kamyczek. Basement to jest basement, no co ja będę tutaj okłamywał? Nie będę was okłamywał, basement jest lepszy, znacznie łatwiejszy. Te bomby. To mnie naprawdę nie uszczęśliwiło. Dobra, udało się, to co chciałem zrobić. Chodź, działko, jeszcze dokończymy cię. Liczę na jakiegoś Lucky Rocka. Bo Lucky Rocka chyba odkryliśmy nawet ostatnio. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale chyba nic. Definitywnie ten Stellar był po prostu pechowy. To był pechowy Stellar. No i tu od razu czerwone serduszko nam skoczyło. Powiedzcie mi, że wtedy to nie był niepart. Totalny niepart. Dobra, jedna monetka, nie mamy w sumie czym szaleć. I kapy mają 33% szans na zmianę w sakiewkę. Tworzy sakiewkę, świetnie. Widzę, że jeszcze jest serduszko. Jest pigułeczka. W teorii jakbym się naprawdę chciał bawić. W teorii nawet mógłbym teraz kupić przedmiot. Mógłbym kupić ten przedmiot bez problemu. Mam 3 bomby, ale no na razie. Naprawdę jak już będzie źle, to dopiero wtedy. Ori, ta księga potworów również może mi chyba Bama ogarnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chodź tu, działko. Działko, chodź tu. Kolejny kamień z X-em. Pompka i Eternal Heart. Świetnie. Powiedzcie mi, że to nie jest znacznie szybszy run. No jest, jak nie wiem. Zobaczymy, co jest. O kurde, faja. No to żeś wykrakał, Shira. Won. No. No i on dał tylko czerwone serduszko. Byłem przygotowany na coś walnięcie, takie wiecie, na jakieś walnięcie mordy właśnie czerwonych łez czy coś, ale to nie. To mi dodało. Czym ty jesteś? Czy to mnie kaleczy? Nie, to mnie nie kaleczy. Zapaś się do poprzedniego pokoju, wracając cię do tego samego stanu, w jakim wtedy byłeś. W teorii to może być ciekawe. Ej. Jak to można skombować? Hourglass. 3 razy. Możemy kupić na przykład przedmiot. Ale to też nie.
Dobra, zastanowię się jeszcze. Zastanowię się jeszcze, jak to wykorzystać. Ale może być to ciekawe. Może być to ciekawe. No mamy trzy bomby. Myślę, że też nie byłoby głupie, gdybyśmy to zrobili w ten sposób. Zobaczmy. Oj, ale wiecie co? Ja sobie ten Hourglass wezmę. Gdybym spartolił to naprawdę mocno. I mam pomysł na kombo już w tej chwili. Do poprzedniego pokoju. Ale to też znika. I to słabizna. I to słabizna. Dobra, dungle. O nie. No nie, bez jajec. No kurwa. No nie, bez jajec. Ja już cofam ten pokój. Cofam ten pokój, bo to spartoliłem. Totalnie. Nie wiem, czemu ja to tak zrobiłem. I czemu mi tak słabo to poszło. Kupienie na bossie. Musiałem. Żeby było za dobrze. Byłoby za dobrze. No dobra, pół serca, dwa, no to jest i tak różnica. Dobra, pudełko, tworzy pikawa każdego rodzaju. Teleportuję cię do pokoju diabła. O, jak słodko. O, jak słodziuchno. Ej, w teorii. Szansa na stworzenie drugiego śniadania, gdy otrzymasz obrażenia. Tak, potem zniszczony. Dobra, bierzemy to. Tylko tak, mamy Hourglassa, nie? W teorii możemy zrobić to tak. Health down. Wracamy. No już wiadomo, że to jest health down, nie? No właśnie. To tak, na pewno idziemy sobie Jokerkiem do David Ruma, I powiem osobiście, że nam bardzo się słabo tutaj to wszystko ogarnęło. Obrażenia za każdego zabitego przeciwnika w tym pokoju, maksymalnie plus 5 obrażeń po 10 zabiciach. Ciekawe. Następne strzelenie łez tworzących kratery na podłodze. Przyciąga pobliskich przeciwników i pick-upy i pociski. Tylko my będziemy wtedy naprawdę... W dupie. Pół serca. Świetnie. Dobry jesteś, Shiro. Z tego co pamiętam, health down, jeżeli mamy 0 serc, zamienia się w health up. Właśnie. No to w sumie nie jest tak źle. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. I z pewnością wrócę się jednak po księgę potworów. To może być ciekawe. To może być ciekawe. Tutaj może być w teorii. W teorii może tutaj być secret. Ale nie chcę mi się tam chodzić dalej. No właśnie, tak jak myślałem. Jest L skrzynia. Ciekawe. No i świetnie. Kurde, zarąbiście. Dobra, tego się niestety nie da popchać tam bliżej. Czemu ty tak dziwnie teraz walisz? Ej, co ten duszek robi? Co ten duszek robi? Dobra, idziemy niżej. W sumie wróciliśmy do tego samego stanu, w którym byliśmy. Basement, świetnie. Wróżby w ka... Co? Teleportuje się do pokoju bossa, teleportuje się do sekretnego pokoju. No oczywiście, to jest sekretny pokój. Nie wiem, co nam to dało.
I dlaczego tak się stało w sumie? Skąd my to mamy? Mamy karty Tarota w sumie. Chyba nie zauważyłem, że mam ten przedmiot. Ooo. Właśnie, trzeba zapamiętać, że te jednak nasze monsterbooki, to nasze potworki, niestety również znikają. Boss of Steel, świetnie. Kurczę, dobra, jestem zadowolony z tego przedmiotu, naprawdę. Jest bardzo, bardzo miły, kurczę, mogłem na to kamienie tam sobie. O, wrzucić, ale się nie udało. Naprawdę bardzo przyjemne. Powiedzcie mi, że to nie jest przyjemny przedmiot. Uratował mi w tej chwili skórę. Uratował mi w tej chwili skórę. Dobra. O kurczę, on naprawdę ratuje skórę. Mega z niego zadowolony. Mega, mega, mega. Mamy 100% szansy na Devil Room. Po raz kolejny. To tak, przydałby się również Treasure Room. Won, gnoje, won. O, no właśnie. Wiesz, że zabiera serduszko, to zabiera naładowanie. Dziadyga jedna, no. Dziadyga jedna. No. Dobra. O, nie ze mną takie numery, Don Juan. Nie ze mną takie numery. Dobra, kolejny pseudo sacrifice room. No ale nie, no. Nie będziemy ryzykować. Złota skrzynia i sklep. Nie wiem, jak to wyjdzie. Wyszło dobrze. Bo na 10. Weźmy za jedną bombę, jedną monetę, ta klipa. O kurczę, takie pokoje z pająkami naprawdę jest przeginka. Spróbujmy gdzieś tu. No i to było Wurf. Kurde, piggy bank. Upuszczasz od jednego do dwóch monet, gdy zostaniesz trafiony. W sumie spoko, tylko no jednak to też nie jest przedmiot, który nas interesuje. No musimy iść do sklepu w takim razie. Mamy 15 monetek, więc myślę, że bezproblemowo. Coś sobie tam kupimy już. Broken Watch. Ale możemy resetować. Kurczę, i chyba zmienię to. Serio? Naprawdę. Po jednym razie. Naprawdę. O, kumpel z pudełka. Słyszy o wyglądzie losowego dziecka z trybu kooperacji. Losowy efekt quest, losowy co każde piętro. No to tak nas w sumie to... No biorę, no. I tak idziemy w sumie na Monster Booka w tej chwili, no to dobiorę. Ale jakoś dumny z tego przedmiotu nie jestem. W teorii może być Secret Room. Jednak nie. Aż Secret Room... Jezu, ja nie zauważyłem, że mamy już go odnalezionego. Teraz szukamy Super Secret Rooma. Ale spartoliłem. No to tu i tu może być w teorii. Bardziej tu. Czyli po prawej. No cóż, o nie, dymi. Ja bez... Ale tu jest głupie!
Naprawdę? Ludziska, no bez jajec. No ale to było głupie. Było mega głupie. Weź się uspokój ty, dzieciaczku. Mały. No już, spokój. Nawet nie muszę walić tym ładowanym trybem, bo to się po prostu tu nie przyda, nie? O, wszystko pięknie, ładnie, ale... O, nie, 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 not today, bitch. Nie, jest kolejny HP up. Kolejny HP up i Devil Room. Lubię to. Tylko tak, no... W teorii możemy wziąć Winnet to go deeper. Łzy mogą wywołać u wrogów krwawienie, które co 5 sekund zadaje im obrażenia o wartości 10%. Serio, dwie bomby? To mogę wziąć. No właśnie, Winnet to go deeper, to by się przydało, żeby pójść do szatana, ale na razie ten nasz szatan to jest tak pod znakiem zapytania tak naprawdę, więc no nie biorę tego. Nie biorę tego, bo to się nie opłaca. Dobra, cavesy. Do bossa i do sekretnego pokoju. Standardowo sekretny pokój. No i żem spartolił, bo nie mam teraz bombek żadnych. Oh no! No i weźcie tutaj teraz to ogarnijcie. No. Powoduje tu krwawienie, to jest spoko. 23% w ogóle mamy na Devil Room. I minus 0,82 laka. Skąd ta utrata szczęścia? Dobra. Teraz żeby jeszcze nam... O, właśnie to wleciało, to by było super. O, no. Pięknie. Ej, to krwawienie nie jest wcale takie głupie. Challenge room za jedną skrzynkę. No nie. Myślę, że nie jest to optymalne w danej chwili dla nas. Jebło. Dobra, mucia lucia już sobie tam poleci. Zapalniczka. Szansa na aktywację efektu podpalenia na przeciwnikach wchodzących do pokoju. Pierę. 10 monet. To jeszcze nie jest chyba ilość, która nam się zwróci, że tak powiem. Już w ostateczności wtedy wejdziemy. Krawienie się dokończy chyba, co? Nie? No to dupa, czyli na nic nie działa. Czemu się otworzył tak, by the way? Ciekawe. Dobra. Nie powiem, bo to był bardzo ciężki pokój. Tu niestety nam... No właśnie. Zdych pies. Dwa czerwone serca, to na razie nie. Wybuchająca mucha. Brzmi ciekawie. No i ona wtedy wpada, okej. Czyli to jest taki pseudo kamikaze, taki jednorazowy DPS. Średnia. Dla nas w tej chwili średnia. Dobra, pierwszy treasure room, co to jest? Orbituje wokół ciebie, nakłada na wrogów krwawienie, które co 5 sekund zadaje im obrażenia o wartości 10% ich maksymalnego zdrowia. Przy kontakcie zadaje 300% twoich obrażeń na sekundę. Jest smaller. No i tak nic nie zrobimy z tym. Bierzemy. No dobra. Karta. Serio? The Magician. No dwa klucze to nie było, urf.
Dobra. To mucha się respi w ogóle. To w sumie nie jest taka zła. Bo się może być śmiesznie. Prawne serce nam nic nie dało. Petrified poop. O kurczę, blaszka. Obierę. Obierę. No bez jaj. Naprawdę jedno serce nam zabrało. Ale świństwo. Jebło. To przyjemnie jebło. Teorii, moi drodzy, jakbyśmy się dobrze właśnie wykminili, to byśmy mogli zrobić co innego. Opa. Fane. To mamy tak, pół serca. Pół serca, to może chodźmy na bossa, co? Albo w sklep, najpierw sklep. 17 monet, myślę, że coś tam kupimy. Jeżeli się będzie dało, kupimy przy okazji... przy okazji serduszko. Przedmioty aktywne nie ładują się po przejściu pokoju. Teraz przedmioty ładują się z pomocą zadawanych obrazów. Lipa. Lipton totalny. Serio? Osoba szansa na uprzejmie mikropoteli lub zamrożenie przeciwników w pokoju. Szansa na dodanie jednego ładunku do twojego przedmiotu aktywnego. No to wezmę. To wezmę. I 15 kolejnych. Pigułka za 5. Lockdown. No to serio bez rewelacji. Serio bez rewelacji. Idziemy na bossa. Idziemy na bossa. Bo czerwone serce nam są chyba mniej potrzebne niż The Magician. Możemy jeszcze spróbować znaleźć tutaj może Secret Room. No właśnie. No i w sumie urw. W sumie było urw. Spróbujmy. Ciężki boss dla mnie. No właśnie, bo ja nie trawię, naprawdę nie trawię. Bo to mi to uratowało. Ale nie było niestety, kurczę no. Nie było niestety. Devil Rumon. To mi dupę uratowało, serio. To mi dupę uratowało. I tak, pytanie, czy ja chcę dalej iść, bo w teorii nie potrzebuję. W teorii nie potrzebuję, no może mi tam to dać jakieś różne rzeczorki, ale naprawdę chyba chcę już iść. Chyba chcę już iść. Chciałem po prostu tego serca. No, ryzykować też nie chcę. 67% na... 67,5% na Devil Room. Sekretny pokój czy Treasure Room? Treasure Room. Przeobrażenie szansy na strzelenie ogłuszający quest. No, bez spoko. Wolałbym jednak jakiś damage up. O kurczę, blaszka. Teraz Petrified Poop. Zobaczymy, czy coś nam wyleci. Jakieś czarne serce, proszę. Nic, naprawdę? No bez jaj. Totalnie bez jaj. Totalnie bez jaj. Kurde, czerwone odsłania całą mapę. Tylko. Serio? Może automat do krwiodawstwa, ej. Może nie być głupie. The Lovers. Tego bossa to nie. The Lovers kolejny. Kolejny The Lovers. Sklepu i kolejny The Lovers. Posaj do sklepu, oczywiście do sklepu. O, Bloodbag. Ja nam teraz będzie pięknie respił, czyli kolejny achievement wpadł.
My jeszcze lecimy. Wow! No i świetnie. Przedmiot aktywny, który nam... Zaraz zobaczymy co da. Jedno serce plus 0,3 prędkości i leczy 5 serc, ej. To nie jest źle. Wiem, że Bloodbag to będzie raczej taki, wiecie, że możemy sobie to robić... Nie wiem jak to wyjaśnić nawet. Myślę, że możemy sobie w każdym miejscu te serduszka sprzedawać. Dobra, to Hermit. Damage up, pierwszy damage up. Mamy od kolorkasy, więc spoko. Więcej mistrzowskich przeciwników. Dobra, ale damage up. Zawsze. Oczywiście serduszko. Oczywiście serduszko, no i dobra. No kurde blaszka, no nie zabiję go. Zdraje maleje, to nie dla mnie. Rozumiem, że to jest pajączek. Ja. Dobra. Bosisko. O, myślałem, że on skoczy tu. On będzie ciężkim bossem. Trzeba się ruszać non-stop. Naprawdę. No właśnie. Musimy się ruszać. Nie ma innej opcji nawet. Wybaczcie, że ja tak w tej chwili się nie odzywam, ale jak walczę o Devil Room, to staram się po prostu, wiecie, jak najlepiej to rozegrać. No i fajnie. Kolejne zróbko. Mamy Devil Room. To jest bardzo spoko. Właśnie. Wszystko pięknie ładnie z tym Monster Bookiem, tylko nie oszukujmy się, ale no jednak te 2, 4, 6 naładowań to jest dużo. Weźmiemy 2. Weźmiemy 2. O dziwo się kombuje chyba ten Brimstone nawet. Go to the lovers. O kurde, pseudo IPK-ki. Ale ich tu dużo. Ale was tu dużo. Dobra. Znów się udało na szczęście. Co my tu będziemy mieć? On chce kasiutkę. Ale tu znów możemy oddać serduszka. Znów możemy oddać serduszka. Jeżeli mi coś zostanie, to jak najbardziej. Jeżeli mi coś zostanie, to jak najbardziej. Włóż tu grupkę. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Dałem mi tą bombę. O! Ale weź tam się leci. I cholero. Dobra, jest drabinka, czyli nie jest zlot na dół. To trzeba zapamiętać. Jest skrzynia. Flat Penny. Nie, to Flat Worm. 50% szersze łzy. A, czy to jakiś super? Nie. Dału nie ma, dupy nie urywa. Okej. Capy Scholar. Świetnie. Tutaj to jeszcze może szansa na Gapiego będzie. Ale by były jaja, co? Ale by były jaja. Jakbyś tam Gapi wpadł.
Aspik, więcej pojawiających się kart. To właśnie na razie ten Petrified Pup to tak się niewiele zdaje. Na niewiele się zdaje. Serio. I wyszło. I wyszło. Dobra, na razie Asapik nie biorę, bo to chyba nie jest przedmiot, który bym chciał w ogóle brać. Tutaj jest minibosik. Minibosika sobie oczywiście zrobimy. To gluton i to... O kurde. Dobra, nie spodziewałem się tego. Kurde, nie. Oż ty gnoju jeden. No dobra, wiadro smalcu. Plus dwa zasobniki na serce. Uuu. No bierę. I can see forever, świetnie. Szkoda, że dopiero teraz to wziąłem. Tak to nie zmarnowałbym żadnej bombki. No ale dobra. Może być. Widzę, że w teorii mamy dostęp do Elite Room. Damage up. Kurde, dwa razy mnie nie namawiajcie. Oszczy w dupkę. Co to jest za boss dziwny? Ej. To było easy, mega. To było mega easy. Ej, teraz trochę żałuję, że nie wziąłem... moi drodzy... Diga. Chociaż no wiadomo, to jest Brimstone jednak. To jest jednak Brimstone. Ile my tu mamy serduszek zapasowych? 6 sztuk. 6 sztuk serduszek. O! O! Dobra, to w teorii możemy się z całego HP wywalić. To nie jest problem. Być może coś fajnego nam dropnie. Może jeszcze jeden jakiś bloodbag. Nie obraziłbym się. O, ale kasiutki też dużo daje. Dobra. Idziemy się nahilować. Skąd jest dostałem pół serduszka? Ej, nie, no tak tutaj nie chcę. Jeszcze się z jednego serca. Jeszcze z jednego. W końcu widać ten damage up u nas, naprawdę. Dor, jeszcze jedno serduszko. Minimum mogę jeszcze jedno serduszko walnąć. No, buchniesz? Dobra, tam jest jedno, tylko jeszcze tutaj jest jedno serduszko. Zastanawiam się, może lepiej jednak byłoby wejść tu. No i nie lepiej. Cholercia, no lipa. Jedna monetka. Tyłek wsadź. To se w tyłek wsadź. Znów mi oddało chyba pół... Nie oddało mi pół serca. Wybrałem sobie nawet tutaj zrespił to... przyciąganie. Nie chciałbym przypadkowo oddać tego serca. Też tu jeszcze mówię, było jedno serduszko minimum. Tu było jeszcze jedno serduszko minimum. W ogóle Piggy Bank nam ładnie jeszcze serduszko porespił. Monetki, przepraszam. To było tu, po prawej stronie. Przy minibosie, to było tutaj. A, tylko tu były serduszka, ale... Właśnie. Z kamieniem. No dobra, w sumie...
sumie mogę jeszcze oddać jeden kontenerek, no. Próbować. Może jakoś nie stracimy dużo. Kurde, no. Półkę jeszcze możemy oddać. Weź, no. 92 monety, no. 92 monety. Pół godziny w ogóle rozgrywki, jesteśmy dopiero na basemencie dwójce. Na cave'sie, przepraszam, nie na basemencie. Dobra. Od razu sobie trochę załadujemy. Dora upgrade level 3. I się przekręciło. I zrobimy to w ten sposób. Myślałem, że może jeszcze coś, ale nie. No dobra. Chodźmy. Idziemy niżej. Idziemy niżej. Naprawdę będę długo chyba rozgrywał ten run. O 19 godzinie piję kawę. Rozumiecie to? 19 godzina. Shiro piję kawę. Dobra. Nic niestety nie było. Chubi Chubi Chiba. Ej, no serio, to przyciąganie jest naprawdę bardzo fajne. Naprawdę mi się podoba. Kurde, no i potem nie rumie. Znaczy tak, raczej by nie było i tak, ale... Zawsze była szansa, nie? Teraz już szansy nie ma. Znaczy jest, ale... 9% to niedużo. 9% to niedużo. Muszę bardziej zacząć chyba tego brimstone'a używać. Sporo nam tych bateryjek poleciało teraz. Na przykład tu. No właśnie. I tu się nam bardzo przydało. Dobra. No i jest. Jedna monetka, ale zawsze. Ale zawsze. Dobra, tak na wszelki wypadek, nie? Kurde, serio? Nic? Ale lipa. Ojejku. O nie, i to jest znienawidzony mój przeciwnik. Noż ty gnoju. Noż ty gnoju. Ej, 2,5 serca, robi się nieciekawie. Ja twoje monety. Świetnie. Oj, jest serduszko, dobra. Przynajmniej trochę, przynajmniej trochę. D7. Odrada wszystkich przeciwników w pokoju pozwala na kilkukrotne zdobycie nagród za oczyszczanie pokoju. Na jaki sposób? Ale nie chcę tego D7. Nie chcę tego D7. Zestraszyłem się tego moba. Zestraszyłem się tego moba. No bez jajec, kurde, no nie. Kto robi takie pokoje dziwne? Dwa serca, jeszcze bossa nie pokonaliśmy. O nie, o nie. Śmierdzi mi to strasznie. I trochę się boję. Sklep by się przydał. Gdzie jest sklep? Gdzie jest jakiś sklep?
Dobra. Niestety tu nie było sklepu. Dobra. Serduszka? Nie? Nic? Nic a nic? Kurwa grid. No nie róbcie sobie żartów, proszę. To już nie jest śmieszne. Półtora serca, świetnie. To już nie jest zabawne. To już się zaczyna robić problematyczne. Półtora serca mamy. No i mam już jedno serce. Nie wiem, czy ja w ogóle przeżyję to. Ale Lipton. Pół serca. No i dupa, moi drodzy, dupa. Serce, dajcie mi serce. No my tego bossa nie pokonamy. Nie ma opcji. Nie ma opcji. No zaryzykuję tu. Nie wyjdę, dopóki secret roomu nie znajdę. No jakby się serca przydały, tak teraz nie ma. Ta gra robi to po prostu złośliwie. D40 obrażeń. To dwie śmierci w ogóle. To jest nekropolis jedynka. Liczyłem na czarne serce czy coś, ale widzę, że nie. Dobra, zdublowałem sobie oczywiście ten Two of Diamonds, ale no tak, sklepu nie mamy, bo się oczywiście trafił grid. Sklepu nie mamy. Tutaj może być secret room. No liczę na to, że jeszcze ten secret room nam się tu gdzieś trafi, naprawdę. Liczę na to. Proszę. Ja ci nawet te klucze oddam. Masz. Serce. O. Masz, ja ci oddaję wszystkie klucze, które mam, bo i tak wiem, że dużo mi po prostu nie zostało tego życia. Chciałem zarobić, to sobie zarobiłem, nie? Czerwona skrzynia. Kłamstwo. No, oddam mu jeszcze to. Nic. Totalnie nic. Półtora serca z def. Czy dam radę? Zaraz okażę. Na następny pokój nie mamy w ogóle kluczy. To też mnie martwi. O ile w ogóle nam się uda. No to jednak wiecie. No jeszcze pip z IPK-kiem. Świetnie. Hook wie jeszcze z czym. Range up. Większy tier size. I trochę tam się to zdrówko odładowało. Nawet def nie użyłem. Dobra. Moglibyśmy doskipać z room jeszcze iść, ale nie chcę ryzykować. Curse of the Blind. Czyli nie wiemy dokładnie, co nam się trafi. Treasure room. Nie wiemy, co to jest. Bob's Rotten Head. Świetnie. Bardzo, bardzo przydatny przedmiot. Kurwa, totalnie. Totalnie świetny przedmiot. 2 na 10. Dobra. Mamy cały czas ten Pet Fate Poop i naprawdę, no nic takiego nam nie dropi tutaj. Nic ciekawego.
Dobra. Uf. Serca. Niech to zniknie, niech to zniknie, dobra. No spokojnie. Klucz, nawet jestem skłonny zużyć go na to. Tylko tak, teraz znów nie wiemy, co tutaj dokładnie jest. No kupimy serce. Nieznana pigułka, nie wiem, czy to nie jest half down. Backup. Wezmę sobie bombę na pewno. Wezmę też i to. And spiders and flies. To też jest spoko. Dobra, Devil Room jest teraz wyższy, w sensie, że mam większą szansę. Zdechnąć. Ej, i cały czas nam to odnawia życie, to jest dobre. Tylko boję się, że zaraz stracimy tego Devil Rooma. No właśnie. Jakieś pająki czy inne dziadostwo zaraz nam tutaj to zepsują. W ogóle tu już jest matka. Więc chciałbym troszeczkę się też rozejrzeć za tym wszystkim. Tu może być gdzieś Devil Room, tu nie może być Devil Roomu. Tu może, po dwóch stronach może być. Dobra, najpierw zwykły Secret Room. Boże, nie Devil Room, Secret Room. Co ja gadam? O, ja odwalam. Tak Shiro się zmusił do tego, to naprawdę musiał być niebezpiecznie. Kurde, i po Devil Roomie. Już mam po. To nie mogłem na matkę to słyszeć. Nie pomyślałem. Cholera, nie pomyślałem o tym. I tak się nie dostaniemy tu i tak. Woda bomby. Powiem wam, że tutaj była szansa, że nam jednak dropnie to serduszko, ale widzę, że no w złym miejscu byliśmy. Jak dropnie, to naprawdę będę nieszczęśliwy. W sumie jakby dropnęło, też byłby szczęśliwy, ale dobra. Wiem, że ja gadam pierdoły, ale no tak jest czasem. Wiecie, to jak byłby nieszczęśliwy pod tym względem, że mógł jednak nie iść do tego Devil Roomu. Ten spiknięty stają się przyjaźni, ale wszyscy latający? Czy tylko i wyłącznie pewnie to się tyczy naszych much? No właśnie, to też nie jest latający przeciwnik, nie? To też nie jest latający przeciwnik. Stworzy jedną bombę, jeden klucz, jedną monetę, teraz jedno serce. Zdechnąć. Leczy ubicia biciba. Ej, zauważcie, że... Właśnie, bo nam się ten przedmiot zapunktował. Ten, który tworzy tę łapkę. O tą właśnie. Nie wiem, czy to ktoś z naszych mobków ma? W sensie z tych naszych familiarów? No to by wyglądało. Nie no, dajcie mi to bliżej. Kurde, nie chciałem to. Za duży range up. No, wiem, że tylko dwie monety, ale ja chcę. Iro chce. No weź, o, jest. Dobra, Shiro chce, Shiro ma. Zresztą może Pretty Play chyba wydropić, ale nie jestem pewny. Ten lak mamy taki neutralny.
Dobra. Sklepów i tak już nie będzie, nie? Bo nam to nie przeszkadza w żaden sposób. No, dawaj, 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 dawaj. Wow. Wywaliło to. Dobra, wszystko stąd wzięliśmy. Tu jeszcze jedna monetka nam została. No, w teorii możemy sobie jeszcze tej kasy trochę nagenerować. To w Piggy Bank się fajnie kombuje. Tam jest jeszcze połówka na pewno. I jeszcze jedna. Tu było jedno serduszko. Tu była połówka, teraz się okaże, że ta połówka to była gdzieś za czymś, albo to jedno serce też było za czymś, a jednak nie. Dobra, jest to procent. No śmieszne to jest. Widać. Coś, czego nie lubię, o dziwo. Ale nawet cieszy. Sacrifice Room. Minus jedno serce. Dla pieniędzy to tak nie za bardzo. Dobra, pół serca tylko. Też jeszcze nie jest jakaś tragedia. Tu może być. Tu może być Secret Room. Tu może być Secret Room. Dwie bomby. Gra mi coś sugeruje chyba. Gra mi coś definitywnie sugerowała, ale chyba jednak nie. Dobra, zostało jeszcze wejście na górę. Mucha z jajpekakiem to jest coś złego. O nie. Dobra. Czy ten pająk ma Pretty Playa? Dobrze widzę? I owszem. No i owszem. Dobra. No to została nam mamcia. Niepotrzebnie zużyłem w sumie tego, tą kartę Dev. Mogę ją zostawić sobie na później. Nie zostawiłem. Już bywa. Już bywa. Tutaj wszystko już wziąłem. 100% HP. Jeszcze poszukamy Super Secret Roomu. Igułki. Something wrong. Mam wieczne widzenie. Otwiera przejścia do sekretnych pokoi na tym piętrze. To może być spoko. Bombstar Key. Średnia. Ambrosi. Dobrze, to teraz użyłem, a nie wcześniej. Dobra, mamy Akinsy Forever, spoko. Idziemy na mamcie, biorę oczywiście Brimstone'a jak tylko. Tylko mi się uda. O, to jest jakaś szybsza mamcia? Ej, bo się robi niebezpiecznie. To jest taka szybka. Kolejosz! No ja pierdzielę! Kurde, faja! Zablokowałem się. Jedno serce, nie dam rady. Jest! Pół serca! Nie żałuję. To pół serca mogłoby nam zabraknąć. Mam skądś puls, dobra. Luck up. I to jaki wysoki luck up. Co to jest? Nieznana pigułka.
Dziękuję. Bardzo mi miło. No powiem wam, że to było naprawdę bardzo niebezpieczne. To było mega niebezpieczne, ale się udało. Dobra, jak jest i forever oczywiście leci. To my tu mamy. Doprowadzaj się do sekretnego pokoju. No to bierzemy. Grid. Ultra grid nawet. Kurde, jedno serce mi zabrał. No i po Devil Roomie, świetnie. Świetnie, Shiro, kurde. Świetnie. Bo za mało pieniędzy miałeś, co? Kurde, no. Dobra, reward. 99, no. Czemu nie użyłem Brimstone'a? Dlaczego? Nie miałem już jak spierdzielić. No bez jajec, no. No kurde, no. Nie mogę, nie mogę. No nie idzie mi dzisiaj. Lucky Rock. W końcu. Bardzo ten secret room, w którym byliśmy. No co Lucky Rock? W ogóle Lucky Rock miał... Tylko monety, ja to nie chcę tego. Ale mi się coś porąbało. Nie był Lucky Rock chyba. No, to coś taki szybki jest, co? Panie. Właśnie taki szybki. Kurwa, oczywiście. Oczywiście, że tak. Zdrowie maleje, no to nie. Kurde, naprawdę. Chciałem uciekać już. Dobra. No jedno serce, no jedno serce. Naprawdę bez strzału już jest. Tego trzeba zabić, bo jak on nie padnie, zaraz nas zje tym wszystkim. Dobra. Kurczę, nie podoba mi się to. Okej. Nie wiem, co go zabiło, ale okej. Ale coś go zabiło. Nie będę narzekał. Coś go zabiło, to jego problem. Nie, nawet użyję tego, bo to nam na dobre nie wyjdzie. Weź to. Kurwa, naprawdę, myślałem, że te kolce już zniknęły na stałe. No, żartujecie sobie teraz? Ja myślałem, nie zauważyłem tego. Cholerny Eden. Nie podoba mi się ten run. Jeszcze...
Wziąłem drugi. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o samym filmu. Grał do Shiro, ja się biorę za nagrywanie następnego rana. Trzymajcie się. Hej, hej!